Najnowszy wywiad Krystyny Jandy pokazuje chyba jednak, że szczepionki mają dodatkowy skutek uboczny, a mianowicie ludzie po prostu po nich, kurwa, debilnieją. To, co wyprawia Janda już od wielu miesięcy, 2 lat nawet, jest poniżej jakiejkolwiek godności. No to jest kompromitujące w zestawieniu z tym, co zrobił stary Sztur. Czyli oczywiście to pokazuje, że nasza szlachta, nasza artystyczna szlachta, wydaje jej się, że oni są ponad wszystkimi. Że im się należy coś od nas wszystkich tylko dlatego, że kiedyś coś zagrali, że kiedyś coś fajnego zrobili i dlatego cały naród ma ich pamiętać, czcić do końca życia, bo przecież ona zagrała w zajebistym filmie. Poniżające to jest, kurwa, co ta chora kobieta, bo to jest chora staruszka. To jest chora staruszka, która ma pretensje, że młodzi jej już nie pamiętają. Teraz znowu ma kolejne paranoje, że władza na nią czyha, żeby przed wyborami złapać kilku pijanych artystów i na tym zbudować swój potencjał wyborczy. Moi drodzy, wydaje mi się, że no, większość, mam nadzieję, że większość ludzi to widzi, aczkolwiek po tym, co się dzieje w ogóle teraz na świecie, zaczynam podejrzewać, że ten debilizm ludzki po prostu zaczyna się powoli obnażać, ale naprawdę mam nadzieję, że chociaż mały odsetek ludzi widzi to, co się dzieje, kurwa, naprawdę. Oczywiście Janda się teraz użala, że jest śledzona przez władzę, że specjalnie czyhają na nią, żeby ją najebaną za kukiem, kurwa, zatrzymać, że to jest im potrzebne do wyborów. Oczywistym jest to, że ona teraz chce zostać męczenniczką. Ma nadzieję, że opozycja wygra i ona teraz, bo już było widziane już wcześniej, było to widać, jak tak skomlała, że ona jest taką męczennicą, że jej się nie udaje biznesowo, w związku z czym ona tak, to było takie żebranie, to było takie żałosne żebranie, że ludzie, pomóż ta, kurwa, ratuj ta, a teraz ona jest wielka opozycjonistka, strasznie jest prześladowana, bo władza potrzebuje na jej aresztowaniu pijanej zbić kapitał. Ona, Sztur i wielu innych, kurwa, tych szlachciców, których mamy, to tylko pokazuje, że ci celebryci, kurwa, gardzą, kurwa, szarym człowiekiem. Ja również gardzę każdym człowiekiem, ale ja przynajmniej o tym, kurwa, mówię. A oni oczywiście udają wielkich filantropów, wielkich intelektualistów, a gdy przychodzi do czegokolwiek, to wychodzi, jakie to są, kurwa, miernotki. To są takie małe ludziki. O Jezu, jakie to jest, kurwa, żałosne. Jak ja mam fan, patrząc na te miernotki, które się miotają w tej swojej przeciętności, bo nagle uświadomili sobie, że to wszystko przemija, że nie będą wiecznie znani, że młode pokolenie ma na nich wyjebane, kurwa, no bo ona zagrała w filmie w 70-tych latach, kurwa, no ja pierdolę. No ale... ale dobrze, kurwa, dobrze, że chociaż kara taka za te wszystkie rzeczy jest. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich zdrowo myślących.